Umowę o współpracy podpisali we wtorek Bronisław Woźnialis, prezes zarządu Reso Europa Service spółka z o.o. oraz Alicja Andrulewicz, dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury. Firma Reso swoim mecenatem obejmie 7 imprez, w tym m.in. Muszelki Wigier, Wigraszek, Suwalski Blues Festival czy Soul Wałki Gospel Workshop. Umowa na wspieranie wydarzeń artystycznych przygotowanych przez SOK została podpisana na okres 3 lat. To pierwsza długofalowa umowa Ośrodka Kultury z zewnętrznym przedsiębiorcą, mówiła Alicja Andrulewicz. Jest to umowa o wzajemności, to nie jest jakiś taki barter. My też będziemy promować firmę Res Europa Service jako mecenasa kultury Suwałk, bo Państwu przypomnę, w sierpniu 2018 roku ta firma taki tytuł za swoje dotychczasowe działania uzyskała. I w zasadzie ta umowa jest umową historyczną, bo jeszcze nigdy nie było umowy z biznesem suwalskim wieloletniej, długofalowej, wypracowanej w szczegółach, jeżeli chodzi o finanse, nazwy wydarzeń i działania marketingowe, jakie my jako Suwalski Ośrodek Kultury będziemy też wykonywać na rzecz tej firmy. Taka historyczna umowa pozwala nam na rozwój tych wydarzeń cyklicznych, ważnych, festiwali, na planowanie, bo już wiemy, że możemy liczyć na to finansowanie. A z drugiej strony firma Reso może liczyć na nas i na to, że będziemy zgodnie z zapisami tej umowy realizować te zadania w zakresie marketingu na rzecz firmy. Firma Reso znana jest przede wszystkim z promocji i wspierania klubów oraz wydarzeń sportowych. Poprzez tą umowę chcemy pokazać, że nasza firma wspiera również wydarzenia kulturalne oraz chce promować młodych, lokalnych artystów, zapewniał Bronisław Woźnialis, prezes Reso. Uczestniczenie, sponsorowanie sportu jest na pewno dużo prostsze niż pojawianie się w wydarzeniach kulturowych ze względu też na ilość osób odwiedzających, ilość osób zainteresowanych. Kultura jest zawsze dla tych ludzi troszeczkę bardziej ambitnych, trzeba inaczej docierać. Natomiast z punktu widzenia naszej firmy nam zależy na tym, żebyśmy nie byli tylko spostrzegani jako sponsorzy wydarzeń sportowych bądź o charakterze sportowym. Chcieliśmy też uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, pokazać, że nam zależy na wszystkich mieszkańcach Suwałki. Chcieliśmy w swoim przekazie mieć coś dla każdego mieszkańca Suwałki.